Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Wśród nich pierwsze miejsce u mężczyzn, a drugie u kobiet zajmuje choroba niedokrwienna serca. Za ryzyko wystąpienia zawału serca w 10-30% odpowiadają czynniki dziedziczne. Natomiast w 70-90% czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest to grupa objawów i danych z wywiadu pozwalających na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej lub zgonu z jej powodu w danym czasie. Podzielono je na czynniki niemodyfikowalne, na które nie mamy wpływu, takie jak wiek czy płeć oraz modyfikowane. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim wdychanie dymu tytoniowego, niezdrową dietę, brak regularnej aktywności fizycznej oraz będące wynikiem niezdrowego trybu życia hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę i otyłość. Coraz więcej wiemy o tak zwanych czynnikach nieklasycznych, które zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe. Zaliczamy do nich choroby przyzębia, obturacyjny bezdech senny oraz depresję. Ważnym czynnikiem ryzyka jest rodzinne obciążenie chorobami układu krążenia, przy czym nie należy utożsamiać obciążenia rodzinnego wyłącznie z genetycznym. W wielu przypadkach wynika ono z powielania niezdrowego trybu życia prowadzonego przez rodziców, w tym małej aktywności fizycznej, niezdrowej diety oraz palenia papierosów. Warto dodać, iż cukrzyca typu pierwszego i drugiego oraz stany przedcukrzycowe stanowią niezależny czynnik ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą, zwiększając ich prawdopodobieństwo około dwukrotnie w zależności od populacji i kontroli terapeutycznej. Kobiety z cukrzycą typu drugiego wydają się charakteryzować szczególnie wysokim ryzykiem udaru mózgu. W 2021 roku opublikowano uaktualnione tabele SCORE2, pozwalające na ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego u pozornie zdrowych osób od 40 do 69 lat oraz SCORE2OP dla osób powyżej 70 roku życia. Tabele te pozwalają oszacować 10-letnie ryzyko zakończonych i niezakończonych zgonem epizodów chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Uwzględniono w nich 5 czynników: wiek, płeć, palenie tytoniu, stężenie cholesterolu nie HDL oraz wartość ciśnienia skurczowego.